Cześć, my już kończymy nasz 4-dniowy wyjazd na Zakynthos. W tym filmie podsumujemy właśnie ten wypad. Zobaczycie w tym filmie podsumowanie naszych kosztów, ile to nas kosztowało w środku sierpnia. Opowiemy o naszych odczuciach odnośnie tej wyspy, względem też 6 innych wysp greckich, na których już byliśmy. Jak i opowiemy o tym, co nam najbardziej smakowało. Byliśmy w kilku knajpach, tawernach, powiemy, która według nas była najlepsza. Także kilka słów o hotelu usłyszycie w tym filmie. Także zapraszamy Was na film. Zacznijmy więc o naszych odczuciach odnośnie wyspy Zakynthos, a jest to nasza 7 wyspa w Grecji. Byliśmy już na Korfu, Kos, Samos, Lefkadzie, Tasos. Jeszcze jakiejś jednej. No dobra, nie pamiętam teraz. A Krecie, na Krecie byliśmy, tak. Czyli 6 wysp, to jest nasza 7. No i powiem Wam szczerze, że po tym 4-dniowym pobycie dla mnie to jest wyspa numer 1, jeżeli chodzi o całokształt. Na innych wyspach można znaleźć jakieś fajne szczegóły, na przykład na Lefkadzie najfajniejsza plaża, najładniejsza, ale na całokształt na razie nam się tu po prostu najbardziej spodobało. Tak, fajne to, że jest ta wyspa taka dostępna, że wychodzimy na miasto, od razu jest pełno wycieczek, możemy sobie płynąć na przykład właśnie statkiem, tak jak my płynęliśmy wokół wyspy. Możemy też iść na piechotę na inne wyspy, czy też można mostkiem przejść na tą wyspę Cameo. Kupując wycieczkę, dostajemy jeszcze dodatkowy transfer na inną plażę po przeciwnej stronie wyspy. Do Zakynthos miasta jest 4 km stąd, więc też można szybko podjechać albo nawet się przejść. Także jest taka dostępna, nie trzeba wypożyczać samochodu. Oczywiście jak się chce zobaczyć piękne widoki z klifów, no to warto wypożyczyć samochód, ale to nie jest jakieś konieczne. Też można pojechać na taką wycieczkę. Tak, też są wycieczki, na lądzie. No i to, co ja powiem, że tutaj właśnie mówimy odnośnie z perspektywy miejscowości Kalamaki i rejsu dookoła wyspy, który odbyliśmy, no i to już widzieliście to w poprzednich filmach na kanale, możecie zobaczyć. Natomiast no i też tutaj jest tak, nie ma dużych zabudowań, jest dużo zieleni, dużo gór, dużo tych klifów. Tutaj tak spokojnie, niewiele się dzieje. Ładna plaża. Tak. No i jest bardzo przyjazna, że tak powiem, Polakom, bo tutaj w miejscowości Kalamaki są biura podróży, gdzie Polacy, że tak powiem, obsługują. Są wycieczki, byliśmy na wycieczce dookoła wyspy, to było tak jakby w kilku językach było opowiadane o miejscach, jakich widokowych też było po polsku. W knajpach, menu są też po polsku. Także, tak jak też w poprzednim filmie mogliście zobaczyć, w jednym z poprzednich filmów, że nam zajęło 5 godzin wyjścia z domu do bycia w hotelu tutaj, czyli to jest bardzo, bardzo dostępna, bardzo szybko można się tu znaleźć, no i naprawdę przystępna, nieważne w jakim wieku, jeżeli macie barierę językową, tutaj nie będziecie w ogóle mieli z tym problemu. Także polecamy naprawdę dla nas na ten moment numer 1, wracamy tu z dziećmi i może z rodzicami w przyszłym roku. No, Lefkada też jest super, bo to jest bardzo blisko i ma podobne plaże, nawet ładniejsze plaże. Jednak tam strasznie długo nam zajmowało, żeby się przedostać z jednej strony wyspy na drugą stronę wyspy. Czy też te plaże były też trudno dostępne, bo trzeba było jechać bardzo, bardzo wysoko samochodem, a później dużo tak stromo zjeżdżać. A tutaj mam wrażenie, że to jest jakieś takie dostępniejsze. Także polecamy, polecamy. Została nam jeszcze z tych wysp tylko Kefalonia, więc chyba w przyszłym roku spróbujemy. Jeżeli chodzi o hotel, to pierwszy raz wybraliśmy się do hotelu dla dorosłych. To oznacza, że od 16 roku życia jest tutaj wstęp. Dzieci nie mają wstępu. No i ogólnie nam się podobało. Jak widzicie, za nami jest duży basen. Mieliśmy w porządku pokój. I głęboki. Tak, głęboki jest, 2,30 ma nawet, nie? Tak. Mieliśmy klimatyzację, pokój w porządku, śniadanka w cenie. Także oceniamy ogólnie na plus. Więcej oczywiście dowiecie się w dedykowanym filmie odnośnie tego hotelu. Hotel się nazywa Sirocco, hotel w miejscowości Kalamaki. Ewelina już montuje dla Was. Ten film odnośnie hotelu wrzucam w prawym górnym rogu tutaj i w opisie. Możecie zobaczyć sobie. Hotel naprawdę fajny, blisko plaży, polecamy. Teraz czas na podsumowanie jedzonka. Ogólnie rzecz biorąc, tak, obiady 4 jedliśmy w tym samym miejscu, w którym teraz jesteśmy, czyli Artigiano. Tak nam zasmakowały, że to było w porządku. Kolacje jedliśmy w 3 różnych miejscach. Pierwszą w naszym hotelu, 2 w tawernie Pandezja i 1 w tawernie Ole Ole. No i gdzie według Ciebie było najlepsze jedzonko? No w Pandezji było najlepsze, szczególnie musaka była pyszna. Zgadzam ale Twoje się. Też Ty gdzieś takie meze, czyli różne różności. Też było fajne, ten jagnięcina też była dobra, także no...
No i kalmarki, nie? Nawet tak. Kalmar naprawdę rozpływał się w ustach. Były takie miękkie, mimo że były te, to był jeden ten duży kalmar. Jako przystawkę braliśmy. Tak. W sensie nie te małe baby kalmary, tylko te takie duże. I one są zazwyczaj, zdarzają się, że są twarde, gumowate. Takie na przykład w tym Ole były gumowate. No właśnie, twarde. No właśnie. No także Pandezja... Pandezji były mięciutkie i pyszne. U nas to taki w hotelu był taki ten, taka kolacja, no taka, żeby zjeść, no, powiedzmy, bez szaleństwa. W Bemarach, no. Trochę zimne, trochę tak. Ciepłe. 15 euro od osoby. Najgorsze to więc. Było to u nas w hotelu, że była niby można sobie było samemu zrobić sałatkę feta, ale ser to był taki fetopodobny, jak ta taka fawita w Polsce. No właśnie, dokładnie. Co nawet zabronili nazywać fetą tą fawitę. Dokładnie. Także to dokładnie. Było strasznie słabe. Także polecamy Wam najbardziej Pandezję. Z naszym zdaniem byliśmy tam, wróciliśmy tam, bo najbardziej nam to smakowało. Kalmary i musaka rozpływały się w ustach. Baranika no też była. To dania już jakby kolacyjno-obiadowe, tak. Bo właśnie takie przekąski to byliśmy tutaj w tym Artigiano i jedliśmy pita gyros, czy krewetki takie sałatkę grecką. Sałatkę grecką, czyli takie bardziej przekąski. Tak. I super nam to tutaj smakowało. Tak, jeżeli chodzi cenowo, to też uważamy, że jest w porządku, bo tak za obiad płaciliśmy między 10 a 30 euro, a za kolację od 40 do 60, tam możecie wliczyć też w to jakieś wino, coś tam jeszcze innego do picia braliśmy, także uważamy, że cenowo w porządku. Także polecamy, Pandezja wygrała, dziękujemy za polecenie tutaj Gosi szczególnie, bo to właśnie od niej. Ole, jednak, że tak powiem, przeszliśmy tam 8 km na piechotę od nas, czyli w dwie strony 16 km, strasznie się namęczyliśmy i powiemy szczerze, że nie zrobiło nam na nas takiego wrażenia i szału. Fajne no, miejsce, samo słaba, miejsce. Bo miała strasznie dużo beszamelu, no, bardzo mało mięsa. Tak. Nawet jakby jeszcze miała więcej tych warzyw, to byłoby okej, okay. A tam po prostu większość to był ten beszamel, także słabo, kalmary gumowate. Tak, miejsce fajne ogólnie, tam na plus bardzo pamiętam krewetki. Tak, krewetki były na plus były i wino, tak? No tak, bo było pół słodkie, jak tego wcześniej nie znaleźliśmy. Tak. Ale było bardzo ładnie, bo było tak zielono, tak, to dużo drzew, kącik dla dzieci, więc jeżeli o to chodzi, to super. Też w Pandezji też jest dla dzieci takie trampoliny tak, i tak dalej. Tak, też był także, duży tak, obiec taki. Także ogólnie za dużo zjedliśmy przez cały wyjazd. Podsumowując, no, jesteśmy najedzeni. Ale nie często także. No, codziennie obiad i kolacja w knajpie. Taki mieliśmy też plan. Teraz opowiem Wam o kosztach naszej wycieczki na Zakynthos. No i tak, zaczynamy od samolotu. Leciliśmy linią Wizz Air, tylko z bagażami podręcznymi. Zapłaciliśmy za to 750 zł od osoby. My byliśmy zmuszeni, że tak powiem, do lecenia w konkretnym terminie, ponieważ wtedy udało nam się załatwić opiekę nad dziećmi u dziadków, za co bardzo dziękuję, mamo, tato. Myślę, że jakbyśmy kupili trochę wcześniej te bilety, jak już byśmy wcześniej potwierdzili, to moglibyśmy z 200 taniej zapłacić za osobę, także 250 zł. Także tak to wyglądało, czyli w sumie 1500 zł na dwie osoby zapłaciliśmy. No i plecaki nam w zupełności wystarczyły na te 4 noce. Nocleg to był hotel Sirocco, tylko dla dorosłych i tam zapłaciliśmy za 4 noce 2138 zł, czyli to jest jakieś około 545 zł za noc. Też można było coś znaleźć tańszego, ale dla nas to było takie mniej więcej optymalne. To był jednak środek sierpnia i powiem szczerze, że większość jednak była droższych. Tu był basen, śniadanie w cenie, fajny basen, naprawdę cisza, spokój. Także w sumie jesteśmy zadowoleni z tego hotelu. On był też blisko miasta, blisko knajp i blisko plaży. Jedzonko i zakupy 325 euro, czyli 1450 zł. No i tutaj mogę powiedzieć, że no po prostu uznaliśmy, że będziemy jedli wszystkie obiady i wszystkie kolacje w knajpach. Z Grecji bardzo kochamy za tawerny i za klimat, który w nich panuje. Także taki też był nasz cel podróży, że sobie będziemy jedli w tych tawernach, w knajpach i tak dalej. Także tak to wygląda. 1450 zł przez, można powiedzieć, 5 dni, no bo 5 razy tam jedliśmy obiad, w sumie chyba 4 razy jedliśmy obiad i 4 kolacje. Tak było.
No i taksówka z lotniska tam do naszego noclegu 16 euro, czyli 70 zł około. Akurat taksówką jechaliśmy w jedną stronę, tylko w drugą podrzucił nas miły pan z restauracji, w której jedliśmy właśnie obiady. Czyli w sumie nam wyszło za te 4 noce takie, no prawie 5 dni, bo w sumie przylecieliśmy o 16, z tego dnia skorzystaliśmy, z ostatniego dnia też jeszcze skorzystaliśmy, bo startowaliśmy około 16, także 5 dni, 5473 zł, tam jeszcze jak dodamy sobie jakieś drobne rzeczy, to będzie 5500 zł. Do jedzenia i zakupów, no to jeszcze wliczamy jakieś pamiątki, coś tego typu, bo też coś tam kupiliśmy. Czyli za te właśnie 4 noce 5500 zł, czyli na osobę 2750 zł. Dajcie znać, czy to według Was dużo, czy mało. To były takie nasze wakacje, także też sobie nastawiliśmy się w ten sposób i tak to wyglądało. Czy można taniej? Można taniej, uważam, bez problemu. W środku sierpnia może dużo aż bardzo nie da z tego urwać, chociaż dałoby, no 500 zł myślę na samolocie, myślę, że spokojnie 500 zł na noclegu i myślę, że jakieś nawet połowę za jedzenie wydać, bo można po prostu sobie chodzić na jakiegoś kebabika, coś tam pizzę zjeść czy coś i wtedy wyda się powiedzmy, nie wiem, 700 zł mniej, czyli w sumie myślę, że tak w 4000 to spokojnie da radę się zamknąć w środku sierpnia na dwie osoby na 4 noce na Zakynthos, a myślę, że poza sezonem to jeszcze, myślę, że między 3 a 3,5 tysiąca to myślę, że da radę spokojnie w czerwcu na przykład albo we wrześniu zrobić, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o ceny na Zakynthos i ile wydaliśmy, 5500 zł. Dajcie znać w komentarzu, czy to dużo czy mało według Was. Tu jeszcze Wam wrzucam, o której jeżdżą autobusy z lotniska, jedziecie do centrum Zante, no i później możecie sobie przesiadkę zrobić do jakiegoś innego miasta. 2,20 jest napisane, że można kupić sobie bilet za tyle euro. Często nie jeżdżą, ale może akurat Wam się trafi i przyda, o dobrej godzinie będzie. Dziękuję bardzo Wam, że oglądaliście ten odcinek. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie polecajki, naprawdę było ich bardzo, bardzo dużo. Z wielu z nich skorzystaliśmy, sprawdziliśmy na własnej skórze, co mogliście właśnie zobaczyć na naszym kanale w ostatnich dniach. A cóż, od jutra zapraszamy już Was na filmy z Albanii, z naszego ukochanego Ksamilu. Będzie na pewno sporo relacji, będzie się działo. Też tak jak odpowiedzieliście w ankiecie, że chcielibyście, żebyśmy robili live'y, także to mogę Wam obiecać, że będzie jeden przynajmniej live, może nawet dwa z Albanii, z Ksamilu w najbliższym czasie. Będziemy tam, nie wiemy jeszcze ile tam będziemy, bo mamy bilet w jedną stronę, właśnie o to chodzi, także dopiero będziemy kupować sobie powrotny. Cały czas na niego palujemy. Dzięki jeszcze raz, dzięki za wszystkie subskrypcje i wsparcie. Trzymajcie się, cześć, hej, pozdrawiam.